Liczba ofert pracy systematycznie rośnie, wynika z danych opracowanych przez portal rekrutacyjny Pracuj.pl. W minionym kwartale pracodawcy umieścili w tym serwisie prawie 65 tysięcy ofert. To jest o 16% więcej niż w drugim kwartale i o ponad połowę więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku, kiedy mieliśmy do czynienia ze znaczącym spowolnieniem gospodarczym. Ważnym elementem projektu rekrutacyjnego jest dobór odpowiednich źródeł czy też kanałów, gdzie chcemy opublikować nasze ogłoszenie. I tutaj bardzo istotne jest, aby do naszej grupy docelowej dobrać odpowiednie medium. Z naszych badań wynika, że przeważająca większość osób rekrutujących wykorzystuje internet do prowadzenia własnych projektów rekrutacyjnych. Pojawiają się specjalistyczne portale pracy, strony karier klientów, jak i również zaczynają odgrywać rolę również serwisy społecznościowe. Jak pokazują dane portalu Pracuj.pl, z roku na rok wzrasta liczba pracodawców zainteresowanych rekrutacją przez internet. Powstaje coraz więcej portali specjalizujących się w tego typu usługach. Bez wątpienia na sukces internetowej rekrutacji wpływa fakt, iż sieć stała się najszybszym, najwygodniejszym i najtańszym źródłem ofert pracy. Jednakże taki sposób rekrutacji może mieć też swoje minusy. Z naszych doświadczeń oraz doświadczeń naszych klientów wynika, że internet pozostaje głównym źródłem pozyskiwania informacji o pracodawcach, o ofertach pracy, o wszelkich działaniach, jakie skierowane są do pracowników czy kandydatów od danego pracodawcy. Wiemy o tym zarówno od studentów i absolwentów, jak i profesjonalistów, którzy cyklicznie wypełniają ankiety dystrybuowane przez Pracuj.pl. Pewną wadą oczywiście dla osób poszukujących informacji w internecie może być brak dostępu do tego internetu, natomiast patrząc na rozprzestrzeniający się zasięg z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, osoby te również z mniejszych czy średnich miejscowości w Polsce docierają do tych informacji, korzystając z ogólnodostępnych kafejek internetowych czy innych miejsc, gdzie ten dostęp do internetu jest obecny.